Dobry wieczór. No, dobry wieczór. Odzwaniam, bo też trochę byłem zajęty. Pani do mnie No dzwoniła w właśnie, ja tam, sprawie. tak, bo ja tam przeczytałam, właśnie nie korzystałam dzisiaj z internetu, dopiero wieczorem. Tak. No i tak trochę wcześniej dzwoniłam, chciałam zapytać tam o tą sztelę, co to tam było. No, po prostu mam termin w Polsce i tak chciałbym zjechać pomiędzy 6 a 14. Mam termin na 10 w sądzie i po prostu na te, wie pani, 7 do 10 dni po prostu tak kogoś poszukuję. Od kiedy to już? Bo dokładnie, bo były dwie i nie wiem właśnie, z którego numeru pan To dzwoni, bo ja jest sobie zapisałam tylko prywatne. 661-03-48. Aha, to ten drugi, ta druga, bo tamta to mi nie odpowiedziała wcale, a to pan tu odpowiada. To od kiedy by to było? Ja tak poszukuję mniej więcej 5, 6. A tutaj też mi się zgłosiła jedna osoba, która jest w Niemczech, żeby ją przerzucić bardzo blisko mnie. A mówi, ona by już mogła być od drugiego, nie? I ja tak mówię, może przesunąć te terminy, zrobić sobie w Polsce to, co mam zrobić, i ten termin w sądzie 10, a potem sobie od A to razu kiedy to wrócić. było? Od na przykład do trzeciego, do którego? Nie, to mówię, że ta pani Później. tak mi zaproponowała, że jest tutaj niedaleko, mogłaby do mnie Aha. przyjechać. I wie pani, jak ja mam swój samochód, to mogę ją podwieźć i to nie mam takich kosztów za transport, bo No ale ja. to też nie wiadomo, czy zna język, czy ona tam jest, czy może sztele ma jakąś tam minę, czy coś. Po prostu chciała się przenieść. No wie pan, ja nie narzucam się, ale tak dokładnie. Niech mi pan powie, jak tam pan napisał, od kiedy do kiedy. W ogłoszeniu jest od 6 do 14. No właśnie, to by mi odpowiadało. To mi pani No dyrektor ale ja. Katarzyna napisała. Pani dyrektor Katarzyna mi napisała. No. No ja znam język bardzo dobrze, ja już pracuję 20 lat, nie? No i jeżdżę już teraz tak na ala skoczka tylko, nie? Aha. A skąd pani jest z Polski? Ja jestem tu z Dolnego Śląska. O. Wczoraj też jakieś A dwie to pan panie. też? Nie, ja jestem z najpiękniejszej wsi pomiędzy Mirosławcem a Wałczem. Nazywa się O Piecnik nie, ta tamtych wieś. stron to nie znam. No, ja mam 140 do Kołobrzegu, 140 do Szczecina, Ach, to tam jest, tamtą. 180 No. do Gorzowa. To jest taka, wie pani, O, tam córka Wałcz. moja mieszka, tam zachodniopomorskim mieszka. No, a w jakiej Blisko miejscowości? Szczecin. A ona mieszka w Bielinie. Gdzie? Bielin. Bielin. To gdzieś koło Szczecina? Niedaleko Koszczynia. Tak, to jest niecałe 100 kilometrów do Szczecina. Aha, to tam. No, rozumiem, Bielin. A To też te. wieś jest, ale to tam Ale ja też wtedy mieszkam na na koni. wsi. Teraz na wsi to jest moda, żeby mieszkać. Te duże miasta to No, są. tam jest stadnina koni, tam wszyscy Niemcy przyjeżdżają, ona tam pracuje, jest tam recepcjonistką i bufetową i wszystkim, ona tam ma super na tej wsi, tam podoba mi się. Tam No, kiedyś PGR-y były, nie? Kiedyś. tak, wiadomo, ale No ten, to co robimy? a ja muszę podjąć decyzję, bo ja tak obiecałem dziewczynom odpowiedzieć w granicach poniedziałek, wtorek, no niech mi pani coś powie bliżej o sobie. No co tam powiem, no jestem sprytna, no dobra opiekunka, 20 lat z przerwami, to już dużo mówi. No tak. Chętna, ale ja już z tych firm nie chcę jeździć, wie pan, już mam dość, byłam ostatnio, byłam na takiej minie, 4 dni, nie? No. Okropna. Kobieta miała 101 lat, wie pan, ale darła się dzień i noc, tam nie było nawet chwili, żeby, wie pan, odpocząć, nawet nie było czasu do toalety, już to się nie da opowiedzieć. No. Firmę nie będę mówić, bo nie chcę mostów palić, wie pan. Nie, Może no. firma też rzeczywiście nie wiedziała, bo Niemcy się nie przyznają do pewnych Nie, rzeczy to w ogóle. wszyscy kłamią. Niemcy to są takie cwaniaki, oszuści. Tak, I w tak, wielu tak, tak. przypadkach to mówią, że my jesteśmy złodzieje, a oni więcej nas okradają, jak to się w ogóle, wie pani. Złodzieje, alkoholicy, A a już jak oni jak? alkoholicy, to chyba już nie ma większych, że No. potrafią karton wina wypić wieczorem, nie? Przecież No. zna się. No. Tak. Ach, to szkoda mówić. Wie pan, ja bym książkę napisała o Niemcach, ale kto ją wyda? Sporo kosztuje.
Ja ją wydam. Nazywam się Artur Głowacki. Będziemy na tej pani książce biznes robić. No, może na tym byśmy lepiej zrobili. No, dokładnie. Niemcy by sami o sobie czytali. Oni już dobrze wiedzą o sobie. No. A jak pani ma na Tylko się imię? nie przyznają. Jak pani ma na imię? Ja mam Tina. Tina. Tina? Tina, tak jak gazeta, Tina. Kina. Od Kingi. Nie, ty, O, Tina. 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 Tak jak Teresa. Tina, Tak. Tina Turner. Tak, dokładnie. O kurczę, to może byśmy śpiewali karaoke. Ja mam taki głośnik tutaj z mikrofonem. Jeszcze z wyborów. No, kiedyś śpiewałam. A no widzi pani. Pani ma Kiedyś dobry głos do śpiewałam, a śpiewania, bo teraz się czuje dobre drgania. to już. No. No to Także fajnie. jestem kucharzem zawodu internacjonale, kusza. Pracowałam w Niemczech, w Kolonii. O. Wszystkich narodowości, także No mogę proszę. serwować co chcą, No oby tylko proszę. pieniądze dali, a na to jest im ciężko dać. Aha. Co, nie zna pan? Nie wie pan, jak to jest? No To ja się zdarza. wiem. Oni obiecują, a potem No. o 5 euro się tłumaczą. A później dadzą 30 euro na dwie osoby na tydzień. No. Zrobią zakupy za to. No tak. Tak. Ojejku, to byśmy Znam razem to. mogli na książkę napisać. Moglibyśmy razem tam pracować, zmieniać się, no. Ale numer. Czuję, że pani nie jest zaszczepiona, prawda? Ja jestem zaszczepiona, mam ten paszport. O Jezu, to tragedia. Ja myślałem, że pani nie jest Czemu? zaszczepiona. No bo ja jestem niezaszczepiony. Jak pani jest zaszczepiona, to może mnie pani zarazić. Chyba pan jesteś śmieszny. I pan wierzy jeszcze w te cuda? A widzi pani, jak panią zażyłem, ale ja Ja naprawdę. żałuję, że się zaszczepiłam. Wie pan, co siedziałam rok w domu, bałam się robić tych testów, a to jest uciążliwe w tej z powrotem te testy robić. Więc mnie dzieci, bo ja mam to syna w Niemczech, mówię, mama, zaszczep się i pojedziesz. No ja się zaszczepiłam, nie? Ale żałuję bardzo, powiem panu, że żałuję, bo ja, wie pan, to jest wszystko kłamstwo, to jest polityka, to jest kasa, wie pan, A to jest jak? wojna. To jest. A wie pani, dlaczego to robią? Są różne teorie, prawda? No, kto to produkuje te szczepionki, z czego to jest robione? Nawet No, Kler nawołuje każdego nie do wiemy, zaszczepienia. co oni nam wszczykli, to my nie wiemy nawet. Proszę panią, ale mało tego. Teraz w Niemczech mówią o tym, że wszyscy będą musieli trzecią szczepionkę przyjąć. Nie? Nie do. No Gdzie. tak, ale ja, no mój syn też ma tam dwie szczepionki i będzie musiał trzecią, co już nie chce. Ja mówię, no i co zrobisz? No ale on tam pracuje w niemieckiej firmie na stałe synową. A ona jest w ciąży, to jej nie dadzą tej szczepionki, ale on pewnie musi wziąć. No właśnie, dlaczego kobiet w ciąży nie szczepią? Bo ma wpływ na płód. To co, na myślenie normalnego człowieka to nie ma wpływu na mózg? Proszę panią, powiem pani tylko jedno. Tutaj wokół mnie są opiekunki. Nie będę mówić po imieniach, bo po co? Telefony są na nasłuchach i nagrywają wszyscy i słuchają. To my sobie też nagrywamy i tyle, tak? Powiem pani tylko tyle. Ja nawet mówiłem ostatnio szefowej firmy. Szefowej firmy, co ma ponad 300 opiekunek. Mówi pani co? Zauważyłem jedno, że te dziewczyny, które przyjechały z Polski i mówią, że się zaszczepiły, bo nie chcą mieć problemów, to psychika im się zmieniła. Siadła im psychika. Nie czują się dobrze. Nie czują się dobrze, bo widać po nich zmiany, że one się nie czują dobrze. Mają dziwne tiki i tak dalej, i są nerwowe. I są takie, no nerwowe na przykład są. Jedna i druga tutaj takie bliskie mojej koleżanki. Naprawdę. Nie Ale wiem, powiem panu, co pani że zauważyła też po są inne sobie. objawy. Proszę? No na razie też mają inne objawy, a to ręka boli, a to gdzieś bóle w brzuchu, a to słabe są jakieś, są Tak, takie objawy. No ja na osłabienie. razie nie mam, wie pan, bo ja jestem silna taka sobie, ale może to przyjdzie z biegiem czasu. Po głosie się czuję, że pani jest silna. I wie pan, co powiem panu jeszcze, że ja mam wnuczkę 4 lata, teraz będzie miała 5. I u nich są dzieci 5-letnie i mówię do syna, jak ją zaszczepisz, to ja cię nie znam. No. Bo do przedszkola chodzi, nie? Tak. I dzieci muszą szczepić od
od 5 lat, bo nie będą przyjmować do przedszkola, do a ile już w szkołach chorych jest dzieci? Bo zaczęli szczepić od września, nie? No wie pani, masakra, powiem. Ale szczepionka nie zabezpiecza przed zachorowaniem, bo są ludzie, którzy się Nie, nie. zaszczepili i za jakiś czas zaczęli chorować na COVID, a nie mieli tego. Także wie pani, No ja nie nasz. Dzisiaj miałem Niech nacisk. pan kończy. Dzisiaj miałem nacisk osoby z Niemiec, która przyszła i słyszała, że jest komunikat, bo ja też to słyszałem, że osoby, które pracują w opiece osób starszych, muszą być pozaszczepiane. A ja mówię, ale ja się nie będę szczepił. Mówię, jeżeli będę musiał się tutaj zaszczepić, to ja dam wam wymówienie z tej pracy. Proszę panią. Ona, a bo ty możesz się zarazić od kogoś i przenieść do nas. Mówię, ale jak wy jesteście zaszczepieni, tata, ty, dwie siostry i nie wiadomo kto jeszcze, to wy tej zarazy ode mnie nie dostaniecie, bo jesteście zabezpieczeni. To ja mogę się od was zarazić, bo macie wirusa w sobie, i nosicie. I to jest banda, bo teraz jak pojechałam z firmy, to żądali ten cały szef tam swego Helden z Niemiec, szczepionkę muszę mieć i szczepionkę. I ja mówię, że mam szczepionkę, nie? No to nagle szczepionkę, to jeszcze chciał ode mnie testy. Ja mówię, proszę pana, czy pan jest chory? Czy pan jest, zrobiłam szczepionkę po to, żeby testów nie robić. Czy pan w ogóle jest zdrowy, czy pan jest chory? No i stanęłam oporem i mówię, że nie zrobię, no bo rodzina sobie życzy. Dojechałam tam, babka nieszczepiona, 101 lat, córka nieszczepiona i jeszcze tam mieszka jakaś, wynajmuje mieszkanie nieszczepiona. A oni ode mnie szczepionkę wymagali. No. No czy to nie jest, proszę pana, banda w biały dzień? Banda. Chcą szczepionki, bo może mają układ, albo może ktoś gdzieś tam w systemie systemowych partii politycznych niemieckich czy innych na nich nadusza, żeby te osoby były zaszczepione, żeby nie mieli problemy z jakichkolwiek kontrolami i tak dalej. To jest system. Ci ludzie są w systemie. A tutaj jestem pod Holandią i co wyjdę na zakupy, to od razu mi łapie jakiś sygnał, jak gdybym granicę przekroczył i ciągle kurwa nadusza. Beachten koronatest. Beachten koronatest. Tak, no. tak. A no. Gdzie pan tam jest? Ja tam byłam w Reken. Ja jestem koło Nordhorn. Nie wie pan gdzie Reken? Coś mi się tutaj, to chyba nie jest daleko ode mnie. Coś mi się obiło tutaj. Bardzo blisko, bardzo bliziutko. Reken, no. Taka wiocha. No. To by pani tu przyjechała, ale kurde. Ja muszę przemyśleć, bo jeżeli ta pani jeszcze musiał przedzwonić jutro, pojutrze. Jest bardzo blisko, bym to proszę, podjechał. To proszę się zastanowić. No. A niech pani powie dokładnie pani, gdzie mieszka? Ja mieszkam tu w Wałbrzych, Świdnica, Bielawa, z Bielawy jest. A, to znam. Nie znam. A ja, skąd? Ja miałem w tym Wałbrzychu, miałem wujka księdza. Może pani zna. O! Na Szczawienku. W sukni. Na pewno, tam na Szczawienku moja córka chodziła do technikum plastycznego, tak, znam Szczawienku. No tam jak jest zamek książ, co się jedzie, potem jest, tak, tak. Po lewej jest palmiarnia, to w prawo się tak, skręcało tak. W dół i trochę pod górę tak, był, i tak, był ksiądz. Dokładnie. I był dokładnie. Kościół i tam miał parafię. Wie pani, jak ja się tam pięknie dokładnie. Czułem, jak ja pojechałem na urlop do niego, to ja w trzecim dniu się czułem tak, jakbym był u niego 2 tygodnie. Tak wypoczywałem. Ale przedtem to nic, ale teraz jest tam pięknie. No i do tej palmiarni chodziłem. Odnawione. Taki klimat był inny. Tak, taki. Tak. Wie pani, tam zaraz Szczawienko i zaraz no jest ta pijalnia wód. Gdzie to jest? Jak to się nazywa? Tam przed Wałbrzychem. Co to jest? Za miejscowość uzdrowiskowa? Przed Wałbrzychem? No. Szczawienko i tam się w bok jechało. Co to jest tam za pijalnia wód? To jest uzdrowisko. Ale to było na Szczawienku, na Szczawnie Zdroju to było. No, tam jest uzdrowisko, domy sanatoryjne. Tak, i tam, woda ta pitna, tak? Tak? Jest, dokładnie. Tam jest mikroklimat, bardzo fajnie, nie? Tak, no, tak. No ale wujek... No ja w ogóle mieszkam u podnóża Góry Sowich. Tak, tak, Góry Sowie, potem byłem też zwiedzać te tunele poniemieckie w Górach Sowie. Te sztolnie. Widział pan te sale po Hitlerze? Te salony pod ziemią?
Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że prowadzali nas tymi tunelami w dół, w górę, korytarzami. Nie wiem, czy byłem w jakichś salach Hitlera. Teraz już tego nie pamiętam. Ja nie byłam, ale mój syn był i to wszystko widział. No. Jest co robić generalnie, nie? No. No widzi pan, takie życie jest, nie? Tak. Ale by mi ten termin pasował. Weź no pan coś zrób. No tak, a jak pani tu przyjedzie? Ale busem przyjadę, pod domu, pod dom. A ile pani chce, żebym pani zwrócił? Za busa? No. No już tyle, co biorą. Nie chcę ani złotówki więcej. 75 za jedną stronę. To nie biorą tak źle, to taka norma. Niektórzy biorą Nie, nie, 100, więcej biorą, więcej. niektórzy biorą 100 euro, niektórzy biorą Tak, tak, tak. 90, 380. 100, 85, no różnie to jest, Tak. nie? Ode mnie To ostatnio zależy wzięli. też skąd się jedzie. Ode mnie wzięli 350 złotych ostatnio, jak busem jechałem sobie w lipcu. Aha. No. A tak to ja mam tutaj swoje samochody, to co chwilę wie pani, jadę jednym samochodem. 350? Po ile to wyszło? 150? To wyszło po... To dużo? 350 złotych czy euro? Tak, złotych. Złoty. No. A, no to niedużo, to niedużo. Ale to No. też jest bliżej, wie pan. Mówili z 380, ale co do czego, jak potwierdzali godziny, dobra, my cię weźmiemy za 350, tylko żebyś z nami jechał, nie? No. Tam Wiesz. jest dużo bliżej, proszę pana. No. No tak to jest, Bo no ja nie mieszkam koło Wałcza, nie? No to wie pani, ja mam. wiem. Ja z Wałcza to też nie mam tak blisko, bo to jest równo 800 kilometrów, nie? O! To się jedzie i jedzie. Jak mam szybki samochód, to jak kiedyś wyjechałem o 20, to byłem na trzecią w nocy, już kawę w nocy piłem, nie? No tak. Ale to wtedy grzałem tam 160, 180 z jakąś przerwą na No. siusianie i zakupem paliwa na granicy i potem dalej. Ale To naprawdę zależy, tyle. jakim się jedzie i jak się jedzie. Jakim się jedzie, bo to też zależy od samochodu, proszę pana. Mój Tak. syn jest z Bambergu. Tak. No i on tu do Bielawy z Bamberga jedzie 5 godzin. Tak. A on zasuwa. No. 5 godzin tylko. I on se przyjeżdża co 2 tygodnie, nie? No. Tak, bo wrzuci, jak ma dobry wóz, to wrzuci 180, 200 i poszło, nie? No. Tak. Te autostrady są w miarę dobre, jak nie ma korka, czy coś się nie stanie po drodze, no to wtedy. Och, nie będziemy się martwić, proszę pana, bo Tak. wojna chyba będzie. Proszę? Nie będziemy się martwić, bo wojna chyba będzie. To już coś musi być, Ale to się dzieje. widzi pani, to jest, wie pani, prezydent w Święto Niepodległości, on mówi o tym, o wojsku, że walczymy, to, ale to widać w nim już agresję. On już samą mową budzi agresję wśród ludzi, że nam nikt nie będzie narzucać. Potem pokazują, już w telewizji pomału pokazują wojsko niemieckie, przypominają czasy wojny, że nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś nam dyktował, my mamy być Już w niepodlegli. tej chwili piszą, pokazują obrazki, zdjęcia w internecie, w telewizji mówią, pokazują czasy wojenne, jak to było. Po co to? Oni już No po nas co? przygotowują do takiego stresu. Tak. Proszę panią. Pierw nas wyszczepili, armię wyszczepili, młodych chłopaków na siłę chcieli szczepić, dzielili ich. To Konfederacja podkreślała to, że nie mogą dzielić się tak w ten sposób ludzi, tym bardziej w wojsku. A co oni robią? No, jeden tutaj był, No. jedna była opiekunka w grudniu, nie? I mówi tak, ja ci tylko powiem, ja mam syna. U nich jest stan gotowości bojowej, to już było w grudniu. I mówię, mama, nie szczep się, tata jest i tak chory, leży w łóżku. Co z nim zrobisz? Może mu szczepionka nie pomoże i nie zaszkodzi. Ale ty się nie szczep, ja coś wiem więcej na ten temat. My to jesteśmy wojsko, to niby musimy, bo jak mamy ćwiczenia, to na nas wymuszają. Ale mamo, proszę cię, nie szczep się. No, To ale to coś coś będzie, bo wie, to, co się coś. dzieje tam na No. granicy w Kuźnicy teraz, to już jest nie do pomyślenia. No. Nie do pomyślenia. Ale co, bo ja akurat tego nie oglądałem. No tam ci, no ci z Iraku, ci, co uciekają, nie, tam w tej Kuźnicy, to co tam się dzieje na tej granicy, mury, postawili oni mury, rozwalili dron na Polskę, z Polski do Niemiec chcą, nie? No to, a Bo w Niemczech tam wie pani wszystko za co darmo jest. powinni zrobić?
Niemcy, jak są tak pomagać dla wszystkich Syryjczyków, gdzie jest wojna, to powinni Tak. wysłać autokary, jeden konwój, zapakować ich wszystkich i zabrać do siebie, bo oni mają tutaj w Niemczech Prawdopodobnie już jest to w planie. oni mają w Niemczech obozy. Oni mają w Tak, Niemczech. ale już jest to w planie, a tam brakuje rąk do pracy przede wszystkim A u nich jak? teraz. A jak? Gospodarka się już no nie chcę mówić, się A jak? wyrazić, no, Nie, no rozpieprza się rozwala się. gospodarka niemiecka. Oni proszą Tak. się tutaj Polaków, a bardziej cenią tych wszystkich muslimów, bo musimy im pomagać, tak? Tutaj taki kryzys, ale to oni nie pomagają im, oni pomagają sobie. To jest Się gospodarka rozpierdala i trzeba ludzi rąk do pracy, niech ich wezmą i niech zapierdalają Tak, oni. oni wychodzą z jednego założenia, proszę panią. Tutaj jak te dziadki im umierają teraz po tych szczepieniach, to banki mają tyle domów, że taki muslim dostanie dom, państwo tam na początku pomaga, potem ten muslim wybuduje dom, wymuruje dom i on tu zostanie i będzie tworzyć nową kulturę niemiecką. Bo Oczywiście, oczywiście, no znam te przypadki już. a jak, no No. to całe tutaj Nordhorn, to te wszystkie ciapaty, nie ciapaty, to już wszystko popłodzili Niemkom, tym z grubymi nogami, nie jak moja cztery, dzieciaczki No, już chodzą, no, no. tak? I już nowe pokolenie rośnie, Tak. jak dorosną, to do produkcji, do rzeźni, do cięcia mięsa, do tego, do tamtego. Tak, do ucierania dup do starców. Wszystko Dokładnie, będzie. tak. Ale one robić nie będą. To już jest jasne. One nie będą tego robić. No to będzie. Bo one były nauczone siedzieć w domu i sukmana założona na łeb i ona nawet nie wiedziała, jak ma co robić i gdzie i kiedy. No, no widzi Nawet na pan. ulicę nie było wolno im wyjść, proszę pana, i one pojadą robić przy starcach. Przecież przy tych starcach to brakuje tyle ludzi, że głowa boli. No, Głowa. Jak mam kiedyś. 50 lat, 45 lat, on już ma demencję, Alzheimera. No No. daj pan spokój, w Polsce tego nie ma. No Są nie. przypadki, ale bardzo rzadkie. No, a A tu. tam to już jest, Ale od czego tutaj. to A mają? niech pani Z zobaczy. bogactwa i od negustwa. Proszę panią, a niech pani zobaczy, jak Niemcy chodzą. Krzywo kolana stawiają, kręcą, pogarbione te. To nie jest normalny naród. To jest pokrzywione, Nie, nie. spoplątanym. No. Tak. To jest tak, jak cygani, brat z siostrą się seksują i wychodzą te dzieci stuknięte i takie, no, dawne i niedawne. No bo ja Aha. to wiem, znam to. Aha. To jest to samo. Ona widzi pani. Tak samo tutaj i. Teraz trochę to Niemcy jeszcze ładniejsi, bo trochę się tak starzyli, a to z Włochami, a to z Polakiem, a to z kim innym, bo przecież to jest wstrętny i zły naród, nie? No. Pracujemy tam, bo musimy. No bo tak oni Bo tam. mamy taką potrzebę. Ale proszę Tak. panią, był wywiad w telewizji z Niemcem, który był odpowiedzialny za rozwój sklepów tych typu Kaufland, Aldi, Lidl, Netto na terenie Polski. On był odpowiedzialny za to. Jego polityka była taka, żeby wybudować te sklepy, zrobić sieciówki na terenie całej Polski i potem przejść na Rosję. I są budowane dalej Kauflandy na Rosję i te inne, chyba Aldi też. I po to, żeby te sklepy się rozwijały i żeby Polacy przyjeżdżali do Niemiec, po zakupy i przy okazji pracy kupowali w Niemczech i tu zostawiali od razu pieniądze, to u nas się robi w Kauflandzie towary cenowo wyższe, gorszej jakości i Gorszej jakości. tak, gorszej jakości, a w Niemczech są tańsze i są lepszej jakości. I oczywiście, i to Dwa wszystko, czy Lidl, światy. czy to ja mogę panu powiedzieć, że to jest wszystko, nie kupuję w ogóle w Polsce w Lidlu, bo to nie jest to samo, co w Niemczech. No, a tym bardziej, jeżeli chodzi o chemię do prania, tam nie wiem co No, jeszcze. to już nie ma o czym mówić w ogóle, bo ja już to niby tu na targu niemieckie, no i to, bo w sklepie to w ogóle nie mówię o tym. Pudełka są, proszę pana, niemieckie, a w środku proszek jest inny. Aha. Ja kupuję tylko w Niemczech. Tylko. Ona widzi pani. Czyli to się wszystko sprawdza, ale ja pani powiem, ja o tym mówiłem w telewizji, nie? Po jednym dniu program został usunięty. Z patriotycznej telewizji oddolnej, proszę panią, jedynej patriotycznej oddolnej telewizji w Realu 24 w Warszawie, nie? Słyszała pani tą telewizję w Realu? Nie, nie, Oni nie, mnie nie, nie mogę zaprosili. się wypowiadać, bo nie słyszałam.
Oni mają teraz ponad 500 000 subskrybentów i oni budują własnego YouTube'a. A Szydło mówiła o własnym YouTubie i tutaj jest powiązanie, że praktycznie najprawdopodobniej oni działają na zlecenie z PiS-u. Bo mój wywiad w telewizji, jak nakręcili 16 grudnia, to puścili 26 grudnia 19 roku. Napisali mi, o której godzinie będzie emisja tego programu. Wysłali mi kopię, ja sobie zgrałem na dysk i zrobiłem pod kątami YouTube'a. I teraz one są. To po jednym dniu, a mieli 178 tysięcy subskrybentów, miałem 5 tysięcy chyba 200 albo 5 600 wejść, obejrzanych osób. Gratulacje, dzwonią moi znajomi, gratulują, że wspaniały, wspaniały wywiad. Co jeszcze? Nawet szef redakcji mi gratuluje, że nie opluwają mnie ludzie błotem. Rozumie pani? Oni mówią, że niech się pan przygotuje na falę hejtu, że pana obleją błotem, niech się pan tym nie przejmuje. A tutaj nie ma oblewania błotem. I po jednym dniu i 2 godzinach, według mojej statystyki, wyłączyli ten program. Także. No ten hejt to już jest teraz, zaczyna się modne bardzo. Nie wiem, co to się z tym hejtem dzieje. No ale wie pani, opinii na mój temat złych nie było. Ktoś tam nieraz coś wtrącił, ale oni podobno dostali polecenie ściągnąć ten program ze swojej strony internetowej, bo on jeszcze na YouTube był przez jakiś czas. Potem z YouTube go wyciągnęli, bo widzieli, że ja to linkuję dalej, nie? Ja robię kopię i Ojej. posyłam dalej na Facebooku. Jak oni to wyczaili, to w ogóle ze swojego YouTube'a wykasowali. Ale nie spodziewali Ale się, co to jest? że Ale Artur. powiem panu, co No. to. Przerwę panu. Powiem panu, co to jest, że oni tak wszystko teraz wyczają. Ja nieraz coś tam też napiszę. To już na drugi dzień dzwonią do mnie. Albo maile dostaję. Co to jest? No wie pan, co powiem panu taką rzecz. Kiedy to była? W zeszłym roku No. przyjechałam z Niemiec. To zaraz na drugi dzień było po moim przyjeździe. Dostałam maila z numerem konta i dostałam postrachy. Oni wiedzą nawet, gdzie człowiek jest i w którym miejscu wszyscy. No bo Dostałam maila telefon takiego. jest, proszę panią, telefon jest GPS-em i są systemy, które sprawdzają, gdzie pani jest. Jak oni chcą mnie znaleźć, to oni sprawdzą, gdzie jestem. I dostałam maila takiego, że mam 24 godziny na wpłatę 1000 euro, jak wiedzieli, że ja przyjechałam, byłam wtedy na prywatnej stadii. No. 1000 euro mam płacić i były pogróżki. I proszę pana, mam tego nikomu nie zgłaszać, bo oni mają moje zdjęcie, a ja nie mam właśnie na profilu zdjęcia, że mają moje zdjęcie, ale to zdjęcia to ja daję firmie nieraz. No. To ja nie wiem, jak to jest, jak to wyszło, że mają moje zdjęcie i oni mnie tutaj wystawią. No, tam wie pan, na Golasa, tam to, że wszyscy będą mnie oglądać na żywo. O. 1000 euro miałam płacić w ciągu 24 godzin, nie miałam prawa nigdzie tego zgłosić. Ja tego nie zgłosiłam. A mój syn akurat nie tu przyjechał i mówi, mama, nie używaj kamerki i zaklej kamerkę. No. Wie pani co, ja miałem chyba z 9 lat temu taki przypadek, że nie mogłem komputera odpalić, a był ten komunikat, że mam wpłacić tyle i tyle, że to, co oglądałem, jest zabronione na terenie Niemiec. I taki, wie pani, orzełek niemiecki, wszystko. Ja mówię, kurczę, normalnie mówię, kurczę, druga wojna światowa, nie? I miałem takiego znajomego Polaka, on siedział w firmie komputerowej i tak dalej, znał się na tych komputerach. I ja mówię, ty, ja mam, nie wiem ile to było, czy 100 euro, czy 200, czy 400, nie mam pojęcia. I on mi mówi, przynieś mi ten komputer, nie? Bo ja mówię, że ja nie mogę odpalić. Mówi, on się trochę nim zajmie i tego nie płać, absolutnie tego nie płać, bo nie ma takich zakazów, że to może być jakaś podstawione to coś jest. I on to wszystko wykasował i ten komputer mi potem bardzo ładnie pracował. Mam go do dzisiaj nawet, nie? No, ja też mam takie nieraz tutaj, że ale to wirus, nie? Laptop. Nie można się ogłosić, nie może pan nic kupować, bo już zaraz na drugi dzień, jak pan tam gdzieś zajrzy, chce pan coś kupić, to już na drugi dzień się zgłaszają. Już dostaję tak, bo propozycje. panie łapią po prostu na pani maila kontakt i potem panią duszą z różnymi sprawami, wie Tak, pani. tak, 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 tak.
tak. żeby tylko Już kogoś mam lepiej załapać. z telefonem, ale już tutaj w komputerze to jest coś okropnego. No 1000 euro mam płacić, że to jeszcze pogróżki, nie? Różne, nie? Nie mam prawa tego nikomu zgłosić, oni tu moje zdjęcie wystawią. Ale do Niemców, do tych dziadków, bardzo często jest tak, że dzwonią Włosi. Ja wyczuwam od razu akcenty, nie? Albo rosyjski akcent, jakaś konsultantka, że oni mają makarony, ale trzeba zamówić tyle i tyle, bla, 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 bla. Ale od razu wiedzą, z kim oni rozmawiają, nie? Pan jest tutaj, tak, pan tak, się tak. tak nazywa, bo my mamy dla pana ofertę, bla, bla, nie? A ja Tak, tam, tak, tak, nie wiem, tak. co ja im kiedyś odpowiadałem, bo ja im odpowiadałem po rosyjsku, w różnych językach zacząłem im gadać, że ja mówię po chińsku, po japońsku, proszę mówić do mnie, nie? To oni się sami rozłączali, nie? Proszę, no, proszę, ja bo takie różne... naciągają ludzi naprawdę na Tak, na wszystko kupno, teraz, strach się bać. Potem wyślą, wie pani, paczkę zaliczkowaną, oni nie wiedzą, co kupią, a nie wiadomo, co jest w środku, tak? Nigdy jak zamawiam, nie płacę, tylko przy odbiorze wolę drożej zapłacić. I ja od razu ją otwieram. Jak kurier przyjedzie, od razu otwieram i chcę zobaczyć, co tam jest. Na terenie Holandii, to mi tam kiedyś mówił jeden człowiek, że jest dużo oszustw, że przyślą albo pani wpłaci zaliczkę i pani na ten towar czeka i czeka, nie? Jest To niby, też się zdarza, no. nieraz są takie tanie jakieś rzeczy, że można kupić, ale miesiąc czasu trzeba czekać, bo oni to dopiero Tak, tak, sprowadzają tak. gdzieś tam z Chin i potem jeszcze ten miesięczny termin łamią, że przychodzi za 1,5 miesiąca, że przychodzi do pani Tak, tak. paczka. Także to jeszcze przeciągają i Ale się z co tym tu chce mówić, zrobić. co w Polsce są oszuści już tacy sami, a nie będziemy mówić już o nich, bo już w Polsce są oszuści tacy. Aha. Ja 7 lat jak zamówiłam rolety zewnętrzne, ach, mówię, jeszcze mieszkam sama, zamknę sobie parter, zasunę zewnętrzne. To nie ma ani rolet, ani pieniędzy. I w prokuraturze byłam, i na policji, nic nie zrobili, proszę pana. No. Nie ma o czym mówić. Wszystko umorzone, nie? A mnie, za, Tak, tak, a tak, mnie tak. niby za 20 zł chcieli posadzić na miesiąc więzienia. Wyobraża to sobie pani? Umorzone, bo dostali kasę już do kieszeni i umorzone już, no. Tak, Temat zamknięty. A u mnie nie umorzone, bo też dostali kasę, żeby nie umarzać, tylko żeby dosypać. Tak, 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 tak. Za To są nazwisko? złodzieje, to są oszuści, No oni z kłamią. nimi współpracują. W sądach są też mafioza. W No policji, jak? w polityce, to są wszystko lewi ludzie. I tak, tak, tak. Za A ten szary musi płacić, musi cierpieć, za a takich oni się trzeba zawsze wziąć. miliardy kradną i wyjdą z tego, nie? No. Za takich powinien Tylko się... ten głupi ciemny zapłaci, tak, No. tak. Wie pani, Duda właśnie za takich się powinien wziąć. On ciągle zmienia prawo i za każdym wyborem na prezydenta jest jedno hasło, bo konstytucję trzeba zmienić. Jak ona ma 200 Tak, lat, tak, tak. to zmieniajcie ją na inną. Ale Tak. kiedy wy ją zmienicie? Za chwilę powiecie, że Polska jest niepodległa, to nie możemy zmieniać konstytucji, jakieś pierdoły. Tak, tak. No, oni wszyscy są tacy, że... Powiedz pan, kto tam jest? Dziadek czy babcia? Dziadek. Czy para? Nie, nie, dziadek. Dziadek chodzący? Tak. Chodzi po malutku, jest zapominalski, lekka demencja. Seksuolog? Nie, absolutnie. Bo już takich miałam. Nie, nie, ja wiem. Nawet moja koleżanka się boi, że potem będzie molestować jakiś stary Niemiec. Nie, nie, mówię, takich rzeczy nie, nawet nie możesz myśleć, bo to się zgłasza do firmy i od razu oni działają. Ale... Nic firma nie zrobiła. Drzwi wyrywał, co inno, tylko nic nie zrobiła. No, no to tak to A ja jest. Już miałam takich z 5 takich. Wie pani co? Seksuel. Ja miałem babcię 99 lat. 98 ona miała. I ona, tak o nią dbałem, miała tak strasznie, po opiekunce polskiej, miała tak strasznie tyłek zaskorupiony, spękany, że krew wydrapywała. Proszę panią. No, nie kremowali, nie myli. No, no bo opiekunka ciągle taksówki zamawiała i w nocy wyjeżdżała, nad ranem ją przywozili. No to ja nie wiem, co ona robiła. No bo jechała do knajpy sobie na noc, no, dała jej szklankę wina, no bo ja znam takie przypadki, taką Maryśkę ona tak robiła. Ojej, masa. Była swoim samochodem, dała szklankę wina, tabletki, babcia spała, a ona co urzędowała, przyjeżdżała o 9 rano. O, widzi pani.
To jest masakra, no. No to ale ja o tym nie Ale wiedziałem. za jedną, za dwie, za trzy, za 10 odpowiadają wszyscy. Aha. I biorą wszyscy Niemcy nas jedną miarą. Aha. No tak jest. Aj, coś chciałem pani opowiedzieć, ale mi wyleciało z głowy. Człowiek już też No ma widzi zbyt pan, to ja młody. też, ja lubię gadać dużo, wie pan, ja bez przerwy lubię gadać, no. A pani z jakiego znaku zodiaku jest? Ja jestem z raka. Aha. A ja jestem spod znaku bliźniąt. Ja Rak? lubię dużo gadać, o wszystko pytać i wszystkim się interesuję, jestem takim człowiekiem. Rak to jest moja teściowa, która niedawno zmarła. Wspaniała kobieta. Bardzo ciepła, rodzinna i też lubiała pogadać. Opowiadała ciągle to. A to było tak, a to pamiętam to, a to. No, ale tak czy inaczej, ja miałem szefa spod znaku raka. Milioner generalnie w Polsce pracowałem dla takiej osoby. To niesamowicie mnie ciepło traktował. Dbał o mnie, naprawdę nie mogę powiedzieć, on mnie traktował jak syna. Masz moje kanapki, bo mi tutaj zrobiła, a to z tym, a to z tym, a jaką kawę? Bo mam trzy, lawatca, mam taką, jaką się napijesz? No tak o mnie dbał, nie? Chodził po firmie, milioner, chodził w kapciach jak dziadeczek, nie? Bo mu jest wygodnie w nóżki, no. W papciach takich. Jaka tam cena jest na tydzień? To nie ma na tydzień, to jest. Ja pani powiem tak. To jest. Dniówka, czy miesiąc, czy tydzień? Jest 50 euro za dzień. I ja w tym ogłoszeniu powiedziałam, że zapłacę za transport. Dlatego tutaj mi się zgłosiły panie, które są w Niemczech i mogłyby do mnie przeskoczyć. I nawet ja się nie muszę martwić o transfer, o nic, bo one wszystko, one nawet pociągami jeżdżą, dojadą prawie hulajnogą, nie? I po prostu mam kilka ofert, różne panie są, różnie gadają. Nie mówię, że źle i dobrze, bo to jest różnie, ale po prostu to też nie jest długi okres czasu, jak ja bym wyjechał. No to wie pani, no ja muszę jakąś decyzję podjąć, żeby to im pasowało i żeby mnie to też nie kosztowało ten transport nie wiadomo ile. Szukam rozwiązań po prostu dla mnie korzystnych i dla tych pań też, nie? To mówię tak jak jest, no będę z panią szczery. Nazywam się Artur Głowacki, niech pani sobie zapisze na kartce. Już sobie zapisałam. A, no to pani jest sprytny raczek, Ja nieboraczek. jestem bardzo sprytna, bardzo. Wie pan, za wiele w życiu przeszłam już różne cuda, także. Ja zresztą zawsze byłam taka sprytna, no. Sprytna. Podejrzewam, że moja teściowa też się zaszczepiła i potem się rozchorowała i zmarła. I muszę pani No nie mów powiedzieć, pan takich rzeczy. wie pani, co ja pani Nie powiem? strasz mnie pan, bo ja Byłem. jestem silna i Ja to nie nie. strasz Ja mnie wiem, pan. że to pani może A ile odbierać. miała lat? Ojejku. 78? Chyba tak. Nie chcę skłamać, bo nie dam sobie palca. Zmarła, bo miała choroby współistniejące, zaszczepiła się i zmarła. Tak powiem szczerze. No i ta Tak to szczepionka wygląda. ją dobiła, no. Pani jest No, mocna, no, to no. pani zwalcza tą szczepionkę. Tak. Ale dzisiaj kilka pani też Ale. opowiadało o efektach szczepienia, to żałują, że się zaszczepiły, bo się strasznie źle czują. Teraz są słabe i bardzo ciężko przeszły, a koleżanka się zaszczepiła, nic jej nie było. Tylko na poszczepieniu się nie tak szybko umiera. Ci, No. co są mniej zaszczepieni, szybciej się umiera. A ja jestem niezaszczepiony Tu bym postawiła na to właśnie. i nie będę się szczepić. Ja chcę umrzeć tak, jak mam umrzeć. Jak mnie Pan Bóg chce No. do I tego. mój ten syn najmłodszy też się nie zaszczepi. Mówi, choćby miał i siedzieć, to się nie zaszczepi. Ja tak, ale to On już jest. jak panią wezmą do więzienia, to powiedzą, że w więzieniu wszyscy muszą być zaszczepieni i też pani igłę wbiją w dupę. No tak. Oni No. tam biją bez niczego. Bez Tak. żadnego tam, że nie chcę. Tak. Zamkną pani w klatce, dwóch strażników przytrzyma, przyjdzie pielęgniarka, jebnie i cześć. A gdzie w dupę? Oni wbijają w rękę, tu gdzie serce, do góry, tu gdzie serce. Aha, Przecież oni nie są głupcy. jak najbliżej, żeby przyszło wszystko, nie? Nie w tą rękę lewą, gdzie serce jest. Oni prawą nie dadzą, bo oni wiedzą, żeby to było jak najbliżej. Aha. Bo bardzo dużo jest właśnie, umierają na ten mięsień sercowy, nie?
Aha, żeby wykończyć człowieka. Tak, oni no, a tym bardziej emerytów, nie? Tak, tutaj. Emerytura w ZUS-ie zostaje i ma państwo już pieniądze, to o Ale to im chodzi ja przecież, właśnie dzisiaj o to mówiłem córce tego dziadka, bo ona mnie tutaj dzisiaj naciskała, psychologię mi robiła, żebym ja się zaszczepił, bo już się mówi w radiu, ja to słyszałem, że opiekunowie przy starszych to są wszyscy muszą być poszczepieni. Ale mówię, ale ja nie. I co mi Ale zrobicie? niech ona pokaże, czy jest zaszczepiona. Ona się zaszczepiła, bo ona pracuje przy dzieciach jako nauczycielka. I nie chce mieć kłopotów, nie? Proszę panią, zaszczepiła swojego ojca. Ja mówię, nie rób tego. Nie, jest taki, nie wiem, nakaz, nie nakaz, taki trend. Musi być tata zaszczepiony. Dobra. Twoja sprawa. Zobaczysz, że nie będzie tak łatwo. Ale twoja sprawa, nie naciskam, to jest twoja decyzja. Nie wiedziałem za bardzo, jakie będą efekty. Proszę panią, 3 dni ona zauważyła, że się tata posunął, ciemne oczy dostał, w ogóle no, chodził jak cień, chorował. Tak do tygodnia. Potem się trochę zaczęło polepszać. Gotowałem mu zupy jarzynowe, to tamto, jak gdyby trochę ten. Teraz też, ale tak czy inaczej, przez rok jednak już się człowiek zmienił. I kto wie, co go dobija? Czy jego demencja, czy inne choroby, które ma, czy ta szczepionka go A ile ma dopala? lat? Ile ma lat? 73, 74. Jakoś No tak. to nie jest jeszcze No w jakimś nie, stanie. nie, Nie jest przepraszam. jeszcze młody chłop. 83, 84. Co ja pani opowiadam? Aha, Ale 84. naprawdę fajne chłopisko. Ma bardzo ciężkie, mocny uścisk dłoni. Jak się chwyci balustrady, to wchodzi sam. Ja go tam. Nawet nie, jak widzę, że jest mocny, to go nawet nie nadzoruję. On sobie wchodzi na pierwsze piętro po schodach i idzie spać. Ja tylko go sprawdzę. Buziaczek, to mnie całuje jak syna i idę spać też, nie? Ale ten, A ale. pan w jakim wieku, jeśli można wiedzieć? Ja już jestem starszy człowiek, wie pani. Zresztą, jak pani wpisze No to Artur znaczy. Głowacki w internet, to pani w internecie powie, ile mam Nie lat. wiem, czy tu pana, nie wiem, czy tu pana już nie mam. Być może, że mam. Może pani mnie miała, tylko że Arturów Głowackich jest bardzo dużo, ale jak pani w Google A, no. wbije Artur Głowacki, to wyskakuje moja strona internetowa i bardzo dużo No zdjęć. To pani tak. po zdjęciach powie, ile mam lat. No, to pani będzie wiedziała, ile mam Oj, lat. ale niech pan powie teraz. Ojejku, a ja bym chciał, żeby pani zobaczyła na laptopie, mi oceniła ze zdjęć, ile mam lat. Już ja wpisuję. W górny pasek stron www. Dosłownie tylko imię i nazwisko. Zobaczy pani cuda, co pani się pokaże. O, klika pani, klika. Jest pani sprytną osobą. Tak. Ojej, ojej, jest tu ich. I co? Bydgoszcz, Kruszyn, Słupca. Ojej, jest tu tego. Jak to, to jest od cholery tu tego? No tak, ale pani wpisała na Facebooku, a niech pani wpisze w internecie, w Goglach. Ach, w internecie. Tak, Dobrze, w to ja Goglach, wpiszę w nie na Google. wyszukiwarce facebookowej, tylko w Goglach, bo wie pani, tych kont ja miałem chyba ze 30, bo mi Okej. kiedyś służby kasowały i miałem osobę, która mi cały czas zakładała nowe, już nie miałem siły, nie? Tak. 6 lat temu. Już wpisuję. No, i ciekawe, co pani Głowacki, tak? wyskoczy. Artur Głowacki. Tam się pani dowie mojego wieku. Tam ja nic nie ukrywam o sobie. Nawet PESEL pokazuje, jaki mam numer moich kont. Niech wiedzą o mnie wszystko, to nie ma pytań. Rozumie pani? Nie mam telefonów z zapytania i z pogróżkami. Bezpartyjny kandydat, jest jeden. W Goglach? Wywiady telewizyjne, tak. No. Wywiady telewizyjne, przepisy kulinarne. Artur Głowacki kandyduje na prezydenta RP Z w jakiej 2020 partii? roku. A z jakiej partii? Nie dość, RP, zaraz, Telewizji Narodowej. No nie, bo musiała wejść na to. No widzi. Przeczytać. Ja tylko czytam górę. Co to pani z Artura Później tak. Głowackiego znalazła? Artur Głowacki 2025 home. Z poparciami do Sejmu RP. Miasta Wałcz.
No, dobrze, to ja jestem z Wałcza. Ale czemu to jest 2025? Bo to jest strona na rok 2025, już otworzona jako Aha, informacja. Artur Głowacki, sukces 2020, Facebook. To jest na To też? Facebooku. Chyba też jakaś taka strona otworzona. Nieruchomości są. Kandydat na posła, okręg numer 40, WNP, Artur Głowacki. Artur Głowacki. Widzi pani, jak gogle wyrzucają? Ten Artur Głowacki jest na samej górze i pani właśnie z nim rozmawia. Tak, niezależny partyjny kandydat. Pytam, co to jest ten Artur Głowacki 2025, tak? No to jest moja strona, Ale taka czy zapowiedź do tego, co, bo ona będzie rozbudowana. na burmistrza Tuczna To w kwietniu startowałby? startowałem. W kwietniu miałem komitet w Tucznie, koło I Wałcza. skończył pan na opiece? No, a dlaczego nie? A coś to przeszkadza? Nie, Czy to ja coś tu mi nie mam nic, a ujmuje to, że ja pracuję w Niemczech to w jest pana opiece? zdjęcie. Proszę panią, ja znam milion opiekunek, bo tutaj Nie opiekunek jest chcę. przynajmniej milion. Nie chciałam panu po prostu, no jak to się mówi, Wie pa, nadepnąć na piętę. wie pani jaka, wie pani jaka to jest siła milion opiekunek, które są na opiece i każda ma osobną historię? Tak, wiem. No, wy jesteście moim komitetem. Te milion opiekunek to są wszystkie teoretycznie za mną, a praktycznie to nie wiem, czy za partią będą. Jak teraz nam te partie tak fajnie dowalają, że oni sobie dają, Morawiecki pisze wniosek, a Duda podpisuje, bo tak musi, i oni sobie To dają nie jest pan podwyżkę stary. jednorazową. Nie jest, przeszkodzę panu, nie jest pan starszym facetem. Proszę? Jakby nie jest pan starszym facetem, nie umiem określić. No ale tam na tej stronie pierwszej Artur Prezydent się pokazują, jest galeria zdjęć. I tam są zdjęcia i filmy, i tam są wszystkie portrety, co mam w dokumentach nawet swoich. Paszport, prawo To już jazdy. starszy jest tutaj. A taki numer ma pan 49176, niemiecki? 176 To był 1 początek. 176 755 7050. To też jest mój, a to pewnie pani zobaczyła w filmach. Nie, bo nieraz, wie pani, jak ja nieraz kręcę jakiś film, jakiś wywiad, to wpisuję ten numer, albo polski, albo Moda na niemiecki. bezpartyjność. Moda na bezpartyjność. No dokładnie. To też jest mój numer. Jak pani by zadzwoniła, to jest mój numer niemiecki, który tu będzie brzęczeć. Ale ja mam wiele telefonów, bo ja prowadzę ciągle jakieś wywiady, nie? W każdym bądź razie, nawet dwa moje filmy są wstawione na stronę pana, który prowadzi rządowe programy i nie ma żadnych oblewania błotem, a ma bardzo dużo wejść. Także kto wie, kto mnie ogląda w Warszawie codziennie, czy Jutro jest posłowie, czy sobota, to senatorowie. sobie to pooglądam i poczytam. No niech mnie pani Ale poczyta. nie, Powiem pani jeszcze jedną nie będzie. ciekawostkę. Na moich stronach Tak. i na moich filmach nie ma cenzury, jeżeli pani chodzi o komentarze. Bo ja tych Nie ma? komentarzy nie kasuję. Nie wiem, czy czasami YouTube niektóre, jak pani kliknie, czy one od razu wchodzą, ale generalnie pod moimi filmami nie ma żadnej cenzury, z czym się pani nie spotka na kanałach rządowych. Bo na przykład Trwam, w ogóle nie pani nie napisze do Trwamu, do tych religijnych, kościelnych programów, to pani opinii nie napisze nigdzie. Są telewizje regionalne, na przykład jest taka telewizja we Włocławku, którą znam, to tam proszę panią redaktorzy, czy redaktor, nie wiem kto, tak naprawdę, jak pani napisze opinię, przeładuje tą stronę, to albo się jedna ukaże, albo w ogóle. Bo ja robię takie badania, że wpisuję cztery opinie o różnej treści, to jak te słodkie, słodko napisane, to zostają, a te pozostałe, jak jest tak ni słodko, ni negatywnie, to jeszcze nie raz wejdzie, a później też jest skasowana, a negatywne to w ogóle się nie pokażą. Że ktoś Jestem nie. tu na galerii No. mojej strony. To jest pan. No, galeria. Tam jest galeria i tam są zdjęcia i filmy. I coś tam jeszcze, wywiady w To jest telewizji. pana teraz zdjęcie, teraz nie jest pan. No, to są tam te zdjęcia, to są tam sprzed 1,5 roku może.
Bo ja je tak Jest samo mam w jedno. swoich wizytówkach, nie? To są te same ujęcia w garniturze, potem w koszuli, w jakiejś tam kurce jeansowej, nie? Ja jutro nie mam co robić. Proszę? To sobie tutaj jest. Jutro nie mam co robić, to sobie tu wejdę i poczytam, To niech pani tam co pan przeczep, to niech pani wyprawia. przeczepie te strony, a niech pani zobaczy tą stronę Artur Prezydent, ile jest dzisiaj wejść na tą stronę. To pani się zdziwi. Ile tylko dzisiaj jest wejść. Ja pani powiem, jak to znaleźć. Artur Prezydent, to jest pierwsza strona, jak pani w Google wpisze Artur Głowacki, to od razu pani wyskakuje Artur Prezydent. Jak pani nią kliknie, to się otwierają tak zwane zakładki. I pod Nie tak, zakładkami niezależny są kandydat, filmy i różnego rodzaju Artur treści. Głowacki na prezydenta. No, nie mam takiego Artur prezydent od razu. No to może jakieś filmy pani się pokazały pierw. Wywiady, może telewizyjne, nie wiem. Nie, No jak już pani. tu tego od cholery, to muszą być jeszcze inni Artur Głowacki. No, Artur Od Głowackich razu. trochę jest. Są też. No, tam są milionerzy tak samo. No, kandydat na posła, na prezydenta, no jest tu już do cholery. No, dokładnie. Bo 2 razy na posła startowałem, no. Jako bezpartyjny. Tylko chcieli, żebym był na listach Konfederacji. Trzeba być pewnym siebie, otwartym i wszędzie, wie pan, nie bać się startować, nie bać się mówić, o ja jestem takiego, wie pan, no ja mam taki charakter, nie? Czyli jest pani u mnie już w komitecie. Ja w sumie pracowałam w gastronomii, to mam troszkę gadanego i w ogóle, nie? Dokładnie, to I ma trochę. pani, to wie pani, jak każdemu odwalić dobrą gadkę. Bo pani wtedy jest rozkręcona, bo ciągle miała kontakt z ludźmi. Ale ja tak samo, proszę panią, ja pracowałem w armii, służyłem narodowi polskiemu wojsku, pracowałem i w WKU, i w jednostkach liniowych. To wie pani, z żołnierzami ja wiedziałem od razu po twarzy, czego mu brakuje, nie? Gdzie pan pracował? Jak można wiedzieć? Pracowałem w jednostkach wojskowych w Wałczu, w Złocieńcu, taka jednostka budowo była. Potem Czarne, 20. Dywizja Pancerna, potem miałem takie różnego rodzaju delegacje, to tu, to tam. WKU w Starogardzie Gdańskim pracowałem. Myślałam, że będziemy mieli temat, ale niestety nie. Może kiedyś w przyszłości. Gdzie? Że będziemy mieli temat, ale to może kiedy indziej. No. Jakbym nie pojechała, czy panu by się nudziło, to pan zadzwoni. Bo trochę rzeczy bym chciała wiedzieć na ten temat. Wiem, że nie wolno takim Ale osobom mówić. mnie nie interesują tajemnice służbowe jako takie. Wie pani, bo to już jest trochę lat, jak mnie w armii nie ma. A poza tym, wie pani, ja też nie muszę wszystkiego mówić, co ja wiem o armii i co ja robiłem dokładnie w Tak, armii. no to wiem o tym No, właśnie, nie? ale generalnie to wie pani, ja nie robiłem niczego strasznego poza tym, co żołnierz robi. Mój syn był w Olsztynie, tam na tej szkole tej. W No jak to się tam? Olsztynie to tam było chyba. Inżynierska, nie? Zaraz. W Olsztynie. Olsztyn to. Nie wiem, co tam była za szkoła, ale to nie była szkoła oficerska. Tam była jakaś szkoła chyba dla chorążych albo dla podoficerów, jakieś centrum szkoleniowe. Później się przeniósł do, tu jak się jedzie na Szczecin za Zieloną Górą. Jak się to nazywało? Bo Oj, tam. najgorsze to właśnie jednostka. To jest tak zwany trójkąt bermudzki, Żary, Żagań i coś tam jeszcze. Żary, Żagań. Ani Żary, ani Żagań, jeszcze inaczej, Tam tamto trzecie. jeszcze coś jest. Zapomniałam. Tam są wszędzie, O. bo tam są same lasy, tam są umocnienia, bunkry jeszcze pohitlerowskie i tak Pan dalej. wie, że ja musiałam mu załatwić opuszczenie jednostki wojskowej. To tam No. się dzieją cuda takie. No. No. No i załatwiłam mu tam na oko niby, nie? Tak. I wypuścili go, ale mój syn startował na szkołę wojskową i odpadł na oko. We Wrocławiu. We Wrocławiu to miałem kolegę, inżynierska tam jest jakaś. No i on Inżynieryjna. tam, ale wie pan, mój syn to już był no, urodzony wojskowy. Dla niego tylko wojsko się liczyło, mundury, czapki, tam żyłki, jakieś inne rzeczy. I on chciał naprawdę wysoko się szkolić. Odpadł na oko.
No. na tych badaniach, nie? A co miał z No, okiem? ale proszę, A nie do co? widzenia oka było prawego. Aha. I odpad. A muszę pani powiedzieć, że pomimo tego starszego wieku, który mam, to ja się sam sobie dziwię, bo ja ogólnie mam dobry wzrok. Ja potrafię znaleźć różne rzeczy małe, zauważyć. Poza tym, no czasami wieczorem, bo się patrzy w komórki, to się ten wzrok skupia, to mogę widzieć coś tam delikatnie, wyraźnie, ale tak, to ja nie narzekam na wzrok. Ja też nie. Mnie oczy bolą, jak włożę okulary 0,5, po prostu, żeby sprawdzić, to mnie oczy zaczynają boleć. Ale tak Ja w to... ogóle nie wkładam, nie chodzę w okularach i ja mimo swojego wieku mam wzrok super. No... Ja też już jestem niemłoda. Nie, pani ma młody głos. Może trochę chrypnięty, bo pani pali papierosa, ale. Tak. Zgadza się. Pali papierosa, prawda? Tak. No. Ale ja dużo siedzę na ogrodzie, zimno teraz. Dzisiaj cały dzień byłam prawie na ogrodzie u siebie. No. I to tak. Widzi pani, jak ja nie tylko potrafię powiedzieć pani. Czasami od razu mówię, jaki jest znak zodiaku, czasami mówię, że ma pani prawo jazdy i długie włosy. Przepowiadam, bo ja rozmawiam z różnymi urzędami i z urzędniczkami. Zaczynam żartować, mówię, ja pani powiem kilka rzeczy o pani, nie? I niech pani No powie, czy... jestem na emeryturze, to na pewno nie młoda, widzi pan, ale wiekiem młodsza o 10 lat. No, dokładnie. I co pan powie na to? Nie, no to... Wyglądem, Proszę nie panią, wiekiem, wyglądem. koleżanka załatwiała koleżance pracę i powiedziała: proszę panią, mam moją koleżankę, ma 70 lat. My się znamy od dawna. No. Ale wie pan co? Ona wygląda naprawdę na 48. Nigdy pan jej nie da 70. A ja mówię, to zarypiście, bo ja uwielbiam starsze babki powyżej No i 60. zgadza się, no i zgadza się, bo tak jest. Starsze Kto dba o babki siebie, to powyżej tak jest. 60 są po prostu niesamowite, no. Ja już moje koleżanki to chodzą, wie pan, o tych z wózeczkami, rolatorki, przygarbione. Ja mówię, Boże, co wy robicie, No, kurde, z sobą? dokładnie. A ile moich kolegów już poumierało na różnego rodzaju przypadki? Ojejku, takie Tak. chłopaki. Niesamowite sprawy, nie? Trzeba żyć w modzie, w rytmie i pracować. To No. nigdy się pan nie zgarbi. Zawsze będziesz pan prosty. No tak. I dbać o siebie, nie tam ubierać się jak stare baby, tylko. Idź za modą. No. No, ja tutaj mam. Ja w ogóle jestem zbieraczem samochodów. Wie pani, ile ja mam samochodów pokupowanych? Kurczę, niektórzy mówią: po co ty kupujesz To by jeszcze musiał pan jeden? się z moim synem Po zakolegować, co bo ty on ma. kupujesz, jak ty. A sprzedałeś jakiś? A on mówi: a po co mam sprzedawać? Jak jest taki O kryzys, Jezu, po co mam to sprzedawać? wie pan co? Podaj sobie ręki pan z moim synem, bo ma chyba 12 czy 13. I ma takiego tego najstarszego Golfa, i on nie sprzeda, bo są kupcy, dobre pieniądze chcą mu dać. No, dokładnie. Ja żałuję, że zezemowałem właśnie taką Jettę starą, kanciastą. Żałuję, że oddałem na złom za chyba 300. No nie, no masakra, nie? Za lufelgami On jeszcze. ma samochodów, Boże. I żadnego nie chce sprzedać. No, dobrze. I niech nie sprzedaje. Ja... Chory, my mówimy, że chory na mózg, nie? Tak. No to tak mnie też niektórzy mogą odbierać, nie? Jak ja im wymieniam, ile mam samochodów jeszcze w Niemczech, ile mam w Polsce, oni mówią: ja pierdzielę, i ty to wszystko wiesz, gdzie one stoją? Mówię: wszystko wiem. Wszystko jest w No mózgu ale mój to poukładane. skupuje te stare, te drogocenne teraz, stare. Tak, Na co mu no to? to mi Niemcy mówią: a przywieź nam stare samochody z Polski, bo tam można tanio kupić. A mówię: to prawda, że stare samochody u nas można taniej kupić jak w Niemczech. To taki niziutki ten Golf jest, taki mi wydaje się mały, No. niziutki, a siedzenia, bo takie wyrąbiste, skórzane w środku. No naprawdę. W środku fajny, ale ja bym takim nie jeździła. No. Ale on nie ma to do jazdy. On, ja nie wiem, czy on jakimś już zwariował, kolekcjonuje, czy co, te samochody, nie ma pojęcia. Ma gdzie je postawić? Jakąś halę, czy pod
Na Ma, chmurce bo na stoją. firmę i ma, ale 500 metrów może lepiej. A, I to... one tam stoją też. No Tak, to tak. dobrze, Ma dobrze. firmę inną, ale nie samochodową. No da, dobrze. Niech se stoją. Mama, gdzie? Ja chciałem Ci taką... przyjeżdżają inne rzeczy kupować, to tyle chętnych jest na te samochody od cholery. Aha. Tak. No i dobrze, niech to ma. Jeś nie woła, jak se On stoi. mówi, że lokata. Ja mówię, wojna będzie, pierdolnie wszystko idzie, będziesz miał ani samochodów, ani lokaty. Tak, a jeszcze dzisiaj w Ani pieniędzy. wiadomościach podawali, że tutaj będzie jakieś przepisy podadzą, czy wykaz tych, którzy mogą dla wojska oddawać samochody. Czyli już przygotowują do mobilizacji ludzi. Tak, bo czytałam, No. czytałam. Mówię do swojego Michała, bo on ma 29 lat. Nie wiem, Michał, tu ciebie wezmę do wojska. On mówi do mnie tak, bardzo chętnie bym poszedł. Następne. No. Bardzo chętnie by poszedł. Niech idzie. Jak chce zginąć, jak chce służyć systemowi No partyjnemu. teraz, jak już w tych czasach by poszedł, to już nie wróciłby. Proszę panią, to nie będzie normalna wojna na karabiny, czy czołgi, czy konie. Nie, 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 To nie, będzie, wie nie, pani co, wojna elektroniczna. Wyłączą nawigację, wyłączą telefony. Jak pani dla syna wyłączą telefon w wojsku i on nie będzie miał to już koniec. Tak. kontaktu z rodziną, to on fioła i pierdolca od razu dostanie. Tak, Od tak, razu, tak. bo kiedyś ja A nie my to musiałem jest mieć telefonu. Ja miałem telefon przerwę. na żetony i nie zawsze się mogłem połączyć, bo nieraz był zepsuty. I tygodniami nie miałem kontaktu z rodziną. I nic się nie działo, wszystko było No, no. dobrze. A teraz, jak komórka nie odbiera albo Facebooka zawiesili, to jest tragedia i afera na cały świat. No teraz tak było, któregoś dnia, Tak. że nie mieliśmy internetu w ogóle, nie? Ja myślałem, że mi. Nie, ja miałem internet, ale Facebook nie działał. Ja mówię, kurczę, zniszczyli mi znowu, nie? Tylko strona główna działała, nic więcej. No, w każdym bądź Tylko razie. Onet działał, nic więcej nie działało. No. Ja mówię, że ten syn, co w Niemczech mój jest, to tak się bał wojska. On się uczył na fryzjera i był i jest fryzjerem. No. To wie pan co, jak jechali ci żandarmerzy i nieraz kogo szukali na mieście, nie? Tym swoim pick-upem. To on mało w gacie nie zrobił ze strachu, że po niego jadą. Tak się bał wojska, się odraczał cały czas. Nie był wcale. No, Ten się no. kurwa okropnie boi. Ale jego by wzięli, 80. rocznik, jeszcze by go mogli wziąć. Jakby był pobór taki na siłę teraz, nie? No. No ale siedzi na terenie Niemiec, tam pracuje, nie? Tam mieszka, no to chyba by go nie znaleźli, nie wiem. Ale do domu już by nie przyjechał tu. Ach, nie chcę nic mówić, ale w każdym bądź razie, Coś będzie, ale mówię, że coś ale będzie. ja to czuję. I Wie pani, kiedy ja przepowiedziałem wojnę, że będą działania wojenne? Ja przepowiedziałem gdzieś na przełomie grudzień, styczeń, 19-20 rok. Ja rozmawiałem z no. Krzysztofem Jackowskim i jak pierwszą rozmowę przeprowadzał ze mną przez telefon, to powiedział, co ja uważam o Hołowni. Bo on uważa, że on jest podstawą. Jackowski to przecież Jackowski przewidział, że to on teraz pisał niedawno Jackowski, że to już się wkrótce stanie. Tak. Ale to czuć w powietrzu, ta cała nagonka medialna, ta agresja wywoływana nawet przez Kler. Kler nawet nawołuje w niektórych swoich tekstach do agresji przeciwko sobie. To jest Co się w niesamowite. tych kościołach dzieje? Jakie ludzie są niedobrzy? Jeden drugiego by błyszcze wody utopił, zabił. No, a To mało tego, kablowanie takie to. proszę Tak. panią, otwieram wiadomości, telewizja Trwam czy radio. To zamiast się modlić, to od razu mówią, co zrobił ten polityk, a co zrobił tamten, a już napuszczają jeden na drugiego. I To ja wol. panu powiem, kiedy się to zepsuło. No. Kościół zawsze kiedyś był kościołem. Kościół miał być kościołem, a partia była partią. Jak oni się połączyli, to się dopiero zaczynało to wszystko, wie pan. No. I wszyscy w Ale. czasie wyborów idą do kościoła i pokazują swoje gęby, nie? Tak. I się Te wszyscy gwałty, modlą. te molestowania, to przecież taki już nie powinien być w ogóle stać przy ołtarzu. No. Od razu pod ścianę takiego. Nie, po prostu normalnie powinien być traktowany równy według prawa, ale mało Łopaty i tego. do gnoju, Ale proszę albo do panią, kamieniołomów. jeżeli konstytucja daje nam, jest zapis, że wszyscy obywatele są równi według prawa, to wszyscy
nie ma żadnych immunitetów. Sędziowie nie mogą mieć immunitetów, a sędziowie sądów mają immunitety jak posłowie. Im się nic nie zrobi. Oni mogą zrobić przestępstwo polegające na nieprzyjęciu wniosku odwoławczego, na nieprzyjęciu na przykład skargi na sędziego, skargi, gdzie się należy paragraf karny. To jest w prokuraturach umarzane. Ja to wszystko przeżyłem. Potem mnie sędzia To jest. oskarżył i teraz mnie po prostu. Ja dlaczego muszę jechać? Bo muszę pojechać na sprawę sądową. A Bo proszę. mnie sędzia sądu karnego oskarżył, ale wcześniej ja skargę wniosłem przeciwko niemu. I on się wściekł, umorzyli to i dopiero złożył na mnie. Wie pani, jak chodzili? Chodzili 3 razy do mojej żony, do sklepu, nawet jej nie wzywali na komendę. Bo on powiedział, że nigdzie nie pójdzie. Przychodzili do sklepu i 3 razy ją przesłuchiwali w tym samym i mówili, czy na pewno jest pewna, że to jest tak i tak. Ona mówi, tak, proszę pana. Także naciski nawet na nią robili. To jak ona nie, to nie jest pod wpływem stresu, też działa, bo ona już miała dosyć, nie? Ale mają też swoich ludzi do różnych rzeczy do wykonania. Proszę Tak, pana, nie będziemy rozmawiać na ten po temat, bo prostu. jeszcze jak jest pan na podsłuchu, to jeszcze mnie tu wyłapią, pociągną. No, wie pan, ja dlatego mam wiele telefonów, żeby oni też troszeczkę byli zdezorientowani. Tak samo jak mi sąsiad powiedział: Ty wiesz, Artur? Z tobą coś jest niesamowitego, bo my nigdy nie wiemy, jakim ty samochodem będziesz jechał. I mi przeszło jedno przez mózg. Czy on czasami pr nie pracuje dla policji albo nie jest konfidentem? Bo jak oni mu dadzą zlecenie, że zadzwoń do nas, jak Głowacki będzie na wsi, to on powie: A kurwa, a skąd ja wiem, jakim on samochodem będzie jechać, jak on ma ich 50? Rozumiesz pani? O to chodzi. A ja mówię: Właśnie O po to to ja mam chodzi. samochody, żebyście nigdy nie wiedzieli, jakim samochodem jedzie Artur Głowacki. Czy ja jadę do Warszawy Mercedesem, czy Golfem, czy Citroenem? Widzę, że Szpilka też jest tym wielbicielem pana. Szpilka, kto to jest? No, bokser. Jest moim wielbicielem? To ja o tym nie wiedziałem. Szpilka i Głowacki, tak. Tego to nie wiedziałem. Ale jest też z Wałcza, jest Krzysztof Głowacki, słynny bokser. I wszyscy mnie się No pytają, nie, tu jest pana czy to jest mój brat. Artur. Aha. No a co tam jeszcze pani zobaczy na mój temat? A jak się pani zdjęcia podobają? Jest tu tego strasznie dużo, ale to już mówię, że muszę w wolnym czasie. Jak przeczytam coś podejrzanego, to zadzwonię do pana. Proszę panią, niedzieli może pani zabraknąć. No. Jak pani by do mnie No przyjechała, dobra, to kończymy dzisiaj, nie? No kiedy pan odzwoni z wiadomością? tutaj jest dobry u mnie internet, to pani tu se może śmigać na komputerach. Jeszcze bym panią. No, ja widzi pan, mimo swojego wieku, to śmigam dobrze. I jeszcze w głowie mam dobrze, ani Jeszcze jakby pełdymeta. pani wpisywała różnego rodzaju opinie, abym pojechał do Polski, to oni by pomyśleli, że takie opinie, co pani pisze, to ja na pewno jestem pod Holandią, byśmy ich robili w bambuko wszystkich, wie pani. I tak trzymać, musimy walczyć o Polskę, bo ona wolna No cały czas niestety. nie jest, proszę panią. Ona wolna nie jest. Oni tylko, ci rządowi, prezydenci, pisowscy, oni mówią, że ona jest wolna, że uzyskaliśmy niepodległość. Jak my jesteśmy po uszy zatopieni Nieprawda, i nieprawda. My pod. musimy się słuchać innych, No jak na ich może, jak rozkazy. może w ten sposób prezydent kłamać cały naród przed telewizją pisowską? Tak, Jak my tak, tak. jesteśmy podlegli innym narodom, innym krajom, zarządzani nie wiadomo Oczywiście, kogo. Wie pani co, ja się oczywiście. zbulwersowałem, jak mi powiedziała dziewczyna, która też na posłankę startowała spod Koszalina i mówi: Artur, ty jesteś jedynym patriotą. Co ty robisz, to nikt tego nie zrobił. Nikt. I muszę ci powiedzieć, że Polska jest dawno sprzedana. My jesteśmy sprzedanym narodem. Są umowy gdzieś tam w My już Stanach. jesteśmy pod zaborem niemieckim i ruskim. No a tutaj tak samo. A teraz to, co oni robią z tą Białorusią, ja jestem przekonany, że dokładnie tą sprawę konsultuje Merkel z Putinem. Bo oni się dogadują i po niemiecku, i po rosyjsku, proszę panią. A spróbuj pan u Niemców coś powiedzieć na Putina. Nie masz pan prawa. Pogadaj pan z dziadkiem. Strasznie są za Putinem.
Dziadek może nie wiedzieć, kto to jest Putin, ale ten, ale w każdym bądź razie Mają, proszę pana, mają układy. mają i Merkel z nim pracowała, bo i Merkel była z tego obozu, powiedzmy, koło Do szkoły Berlina. chodzili, razem studiowali w Szczecinie, A no przecież widzi oboje. pani, w Dederowie oni znaleźli się od dawna. Potem Merkel weszła w te rządy i zarządzała całą tą Bundeswehrą i tym całym Bundesheißem. No, tak naprawdę koło Osnabrücka tutaj, gdzie mam, bo ja mam mieszkanie tutaj, jest, mam meldunek, koło Osnabrücka, to tam właśnie w tych wszystkich jednostkach wojskowych, co były rosyjskie bazy, to tam był właśnie Putin. I on tutaj dokładnie to wszystko, w służby specjalne Tak, tam tak, się tak, bawił. tak, tak, tak. Służby specjalne, proszę panią, mordowały ludzi, nawet nikt o tym nie wiedział, gdzie ta osoba zginęła. I pewnie nie No. jedną odstrzelił albo udusił Putin osobiście, a teraz to ma swoich ludzi, kogo trzeba załatwić. Ja do jednej Niemki mówiłem, kiedy we wrześniu, jak pojechałam. No. No, tak nie bardzo na tego Putina. Ona się obraciła. Powiedziała, że bardzo dobry. Kto? Putin mówi, Ale sami Rosjanie super mówią, że to. przyjaciel. Proszę panią, sami Rosjanie, ja pracowałem w klinice, gdzie byli Rosjanie. To sami Rosjanie mówią, że to jest morderca. Rosjanie mówią o nim tak. Wie pani, Nie co? mów pan przez telefon, bo teraz są podsłuchy różne. Ja mam bardzo często. Wie pani co? To nawet nie są posłuchy. Mi powiedział jeden redaktor z telewizji Oni już narodowej. to chyba nagrywają, wszystko mi się To wydaje. ja pani powiem tak, to się nie nagrywa. To się drukuje. Są systemy, Proszę. które drukują nasze słowa. I potem z tych słów, co my tu wypowiadamy, że załóżmy Merkel jest jebnięta, Putin jest debil, jest morderca, to oni to wyłapują i zapisują. Głowacki powiedział o takim wodzu to, I tak oho. przyjdą pana, powieszą, utną panu głowę. No albo coś innego zrobią, albo powiedzą, że jedziemy na przesłuchania, mnie zamkną i nie wiadomo kiedy wyjdę. Tak, jak tego tam zamkli i trzymają do tej pory. No. Też tak może być. Bo na przesłuchanie, jak się jedzie, to się nieraz nie wraca do domu. Wie pan o tym, nie? Tak, ale właśnie tak pani powiem, że sądy, policja, prokuratura zna mój adres, gdzie ja przebywam. Ja nie chcę nic ukrywać, bo po co? Ale wie pani co? Ale teraz miałem taki przypadek, że przy moim domu były osoby, żeby poszły, żeby sprawdzić, zrobić zdjęcia niektóre do jakiegoś tam internetu, żeby wstawić. Może sprzedadzą, może nie. W każdym bądź razie za 15 minut był już samochód na poznańskiej rejestracji i się pytali o mnie. Jeden człowiek, nawet nie wyszedł, tylko szybko uchylił się, pytał o mnie, bo ma jakieś niby pismo z sądu. A ja mówię, na pewno nie miał pisma z sądu, bo sądy do mnie przysłały teraz dwa listy właśnie o zmianę terminu na 10 grudnia, nie? I mówię, to nie mógł być... tylko to mogła być, powiedzmy, jakaś poufna policja. Się dopytywali, bo ktoś się kręci, a sąsiad im drędnął, że Głowacki się pojawił, bo jak osoby chodzą wokół domu, to Głowacki musi być. I od razu był. Ja przyjeżdżam na wybory, To są ich ludzie, proszę to ich panią, ludzie po prostu. tak, to z tej wsi kablują konfidenci, ale to ja już sprawdziłem. Była koleżanka w kwietniu odebrać listy, czy przełom marzec-kwiecień, bo miałam pełną skrzynkę. Dałem jej klucze, wzięła kluczyk od skrzynki, przywiozła mi listy do Niemiec. Proszę panią, była, zrobiła sobie na ogrodzie zdjęcia, pochodziła. Sąsiad podszedł do płotu, aha, a ona ze mną gada. A akurat twój sąsiad przyszedł do płotu. A mówię, to pozdrów go ode mnie, a jak się nazywa? Myślałam, że to jest ze wsi. Nie, to tutaj ten pan. Ja tego pana już znam. Proszę panią, za pół godziny dzwoni do mnie z komisariatu. Gdzie pan jest, panie Głowacki? Gdzie pan jest? Mówię, a gdzie ja mogę być, proszę pana? Bo my musimy pana przesłuchać. A mówię, przesłuchać? Proszę pana, ja się kontaktuję bezpośrednio z prokuraturą i prokuratorka, która prowadzi tą sprawę, powiedziała mi, że żadna policja, która jest gdzieś tam w Wałczu czy w Mirosławcu, to do mnie nic nie ma. Ona prowadzi tylko sprawę i ewentualnie policja koszalińska, ale nie oni. Oni do tego są nieupoważnieni. No to jak on może mówić, że on ma z prokuratury z Koszalina, żeby mnie przesłuchali, jak to jest blef?
inny po prostu dzwonił do pana, rozumie pan? Nie, się przedstawił, ja znam jego głos. Tak? O tak, to tam. Ja na Powiem niego. panu, to żona ma tam ciekawe życie. Teoretycznie to ja nie mam żony. Aha, nie ma pan. To już No. pana zostawiła przez to. No tak, no jak ja ciągle startuję, czy na burmistrza, czy na prezydenta, to jaka kobieta to wytrzyma? No. Przecież jak ona prowadzi sklep, to wtedy w ogóle nie ma ruchu w sklepie, bo każdy ją omija. No, to zna pani to. Przecież ja miałem dwa sklepy jubilerskie i dwa biura podróży. Ja miałem kontrakty, wypuszczałem całe grupy do Egiptu, do Turcji na wycieczki nauczycieli. To jak powiedziałem, że będę startować, tylko dałem informację, że będę startować na burmistrza w Wałczu, to za 2 tygodnie przyszło wypowiedzenie z Kauflandu, że mam opuścić ten sklep. Czy pani to rozumie? To jest przypadek, czy to jest zaplanowane? Straszne rzeczy. No, Ta nie. plana, wszystko się teraz planuje, proszę pana, nawet jak się chce kogoś podkablować, to się, wie pan co? Jedni przy alkoholu planują, drudzy inaczej planują. Jak chcą komuś zrobić coś, to i tak zrobią, zaplanują. Tylko że na takich to przyjdzie naprawdę No i wie pani, ciężki koniec. Ciężki koniec. chciałem ten sklep zapisać dla żony. Byłem na rozmowie w Szczecinie z kierownikiem od tych spraw, z Kauflandu przyjechał, bo tam nadzorowali jakieś sprawy w Szczecinie. Spotkanie było w hotelu i powiedział: panie Głowacki, my pracujemy już 5. czy 6. rok, wszystko dobrze, ale po prostu my tam mamy inne plany i nie damy panu nawet przepisać, bo żona była ze mną. Na żonę, nie? Bo ona ma swój NIP i też prowadzi sklep jubilerski. Na to się nie zgadzamy, mamy inne plany. Wyprowadziłem się z tego sklepu, z tego boksu, zostawiłem meble, zostawiłem witrynę sklepową z drzwiami, bo to było moje, pancerne. I się okazało, że moi pracownicy pozwolili tam prowadzić dalej sklep jubilerski. Mojemu pracownikowi, pani to czai? Czaję, Ona tylko miała czaję. napisać do nich prośbę, że ona by chciała prowadzić tam sklep. I prowadziła, Czaję, po prostu czaję. prowadziła To są do. układy. To są układy, a jak? Koleżanka mi mówi, że może była wobec siebie uczciwa z jednej strony, ale donosiła różne inne wiadomości gdzieś tam do ludzi. Dokładnie, no dokładnie. A moja teściowa, która zmarła, powiedziała, że ona nie jest dla mnie uczciwa. Była dla nich na rękę, wie pan. No, oni wiedzieli dużo rzeczy, nie musieli wywiadu przeprowadzać u kogo Dokładnie. innego. Dokładnie. Mogło tak Także być. Ja przyda mówię, pana razem z butami. wie pani, ja tam, jak to mówią, za rękę nie złapałeś, ale są pewne intuicje, tak? Można to wyczuć. No. To tak samo jak ja rozmawiam. Oni jednak posiadają bardzo dużo wiadomości od, mają swoich ludzi, no. Proszę A panią, mało to w blokach jest takich, kapusi? ale oni sobie nie zdają tej sprawy, że ja mam wyższą intuicję, jak oni są w stanie cokolwiek przewidzieć. Ja jestem przygotowany na różne wersje, jeżeli jadę Ale gdzieś oni do mają Polski. paragrafy swoje, No, paragrafy. oni mają paragrafy. Oni mają paragrafy, oczywiście. Ale mnie tam, wie Mają pani. paragrafy i się nie wygra, bo mają paragrafy. Tak, i mają swoich sędziów. Tak I jest, to o tak to jak. chodzi. Tak jak firmy polskie opieki mają swoich adwokatów. No, ale. Że nie wygra pan z firmą, bo mają swoich już adwokatów. Przecież to są kapitaliści. A jak? Mnie powiedział jeden Niemiec, niech se pani przeliczy. Ja płacę 3000. No. Niech firma ma 10, to jest 30 000. No. Niech firma ma 100, to ile jest? No tak. To są Dlatego tak kapitaliści. te firmy tak się porozrastały. Te wszystkie Ale to promediki, teraz to tego które. jest jak gnoju po No prostu. tak, co inna, to inna nowa nazwa, nie? Tak. Różne matki. A te, co na czarnej liście, to już mają pozmieniane A nazwy. jak? Także Ci ludzie to już jest pracują pod innymi masakra. nazwami. Pod innymi nazwami Tak. te same konsultantki je czepią tą robotę. Tak. Oni mi mówią, w Kapitaliści. tamtym roku mnie złapałem taką firmę, bo mówię, byłem w Warszawie na tych wyborach. Zabronili zbierać podpisów, zabronili spotykać się, maski na twarz. To ja mówię: dziękuję, do widzenia. Dzwonię, dwa telefony, za tydzień już byłem w Niemczech, nie? Pojechałem i czekam, 10. mieli zapłacić. Nie ma pieniędzy, nie? Ja mówię: przecież mieliście mi wysłać, bo ja mam trochę rachunków. No,
My już wysłaliśmy, poszła transza. Po tygodniu mówi, wie pan Kłamią. co? Zgłosiła mi koleżanka, że te pieniądze się odbiły. One wyszły i wróciły. A mówię, fajnie ty, fajnie. To wyślijcie mi teraz na drugie konto, może nie będzie odbijało się. To potem mi zaczęła się A wie pan, wydzierać, jakie mają chwyty jeszcze, że jak ktoś ma komornika, nie? pan ma 10 kont, to my nie wiemy, na jakie konto panu wysyłać. Ale wie pan, co ja go nie robię jeszcze? No. Jak ktoś ma komornika, to kobieta, która jedzie, dogaduje się z nimi, nie? No to tam ją wpisują na najniższą krajową, ona wyraża zgodę. No i on tam jej nie ma prawa dużo zabrać, coś jej tam zabierze. Pewien I procent. dogadują się, wszystko okej, okay. Kobieta wraca ma jechać do domu, dzwoni, czy pieniądze są. Tak już żeśmy przelali, nie? Przyjeżdża do domu, nie Niba. ma na jedzenie, nie ma na opłaty. A oni się podzielili z komornikiem i pieniędzy już nie ma. I zapierdala baba 5 czy 6 tygodni za darmo. No, I nie wygra pan. ja pani wierzę. Nie wygra pan. Nie, nie wygra. Bo to jest system. To jest mafia. To jest Nie mafia. jeden Niemiec oszukał, nie? Ale mój syn tu akurat jej przyjechał. Mówi, daj mi numer do niego telefonu. On zadzwonił z Düsseldorfu. Taki Andreas, to jest dopiero oszust. Zadzwonił do niego, mówi, proszę pana, daję panu godzinę czasu. Nie jakieś tam na bank. Godzinę czasu daję panu i te widzę na Westunion te pieniądze. Podał mu. Były te pieniądze. Przysłał. Tak się wystraszył. No. Były. Niemcy to są. Sam oszuści, sam. Tak, tutaj. A mi kolega powiedział, że właśnie tu są zdania podzielone, ale on powiedział, że Holendrzy są jeszcze lepsi specjaliści. To są tacy, Kto? że tutaj Holendrzy, nie? Bo on tam trochę z Holendrami też gdzieś tam pracował. Mówi, to są dopiero przekręciarze. To Niemcy, to przy nich Tak? to są słodcy ludzie, nie? Tam dopiero są. A drugi mi No. powiedział, że nie, właśnie, że Holendrzy zawsze byli super dla niego, nie? Mówi, nie, Jest taka nieprawda. firma w Warszawie, opieka domowa. No. House, nie? Tak. Jakoś się nazywa. To dopiero oszustwa tam się robi. Tam nie daj Boże, żeby ktoś się przejął. Aha. Tam się pieniędzy nie dostaje. Zresztą masa, to ja czytam tutaj to. No. I nie ma chyba firmy, która by była wypłacalna i nie oszukała, bo jak wypłaci, to ukradnie z 200, ze 100, ze 300. Albo znajdą bata na opiekunkę, że ukradła, że tam to. A ta opiekunka Bogu ducha niewinna, żeby nie wypłacić pieniędzy wszystkich, kto szukają bata. Proszę panią, Tak. ja tylko tyle powiem pani. Byłem z Promediki, bo chciałem ich sprawdzić, bo różne były opinie. Pojechałem specjalnie, mówię, a zrobię sobie wycieczkę. I nawet im powiedziałem tak, wie pani co? Żeby oni się zdziwili. Wie pani co, dla mnie są naprawdę nieważne pieniądze, nie? Jakie ja zarobię, czy 1100, czy 1200, czy 1000. Dla mnie są ważni ludzie, żeby oni byli dobrzy, nie? Żeby była dobra, normalna atmosfera, nie? Taki bajer im powiedziałem. No to dostanie pan za 3 tygodnie jakąś sztelę, nie? Przyjechałem do domu z Warszawy, bo tam robiłem u nich aplikację, sprawdzenie i tak dalej. Przyjechałem do domu i za parę dni mówi, że mam wyjazd, bo tamten pan spod Łodzi stamtąd musi wyjechać, bo ma jakąś sprawę w domu, czy coś musi malować nagle. No dobrze, no to jedzie pan tak. Za 3 dni byłem już we Freiburgu. Załatwili mi od razu na telefon Sindbada, nie? Który tam zjechał, 1,5 dnia chyba tam jechał na sam dół Niemiec pod Szwajcarię. Syn przyjechał po 1,5 godziny mnie odebrać. Też taki lekko niemrawy po jakichś już operacjach. Ojciec też był po jakiejś operacji głowy, mózgu, coś tam. Alkoholi w dodatku. No i kurczę, ja tam się czułem, tamten mówi, współczuję ci, że tu przyjechałeś. Klamki brudne, wszystko to. Ja mówię, kurde, wszystko można umyć, tak? Muchy, smród i tak dalej. No tak, bo tam konie, wybieg dla koni, jakaś hala do ćwiczeń, no to no może muchy latały, nie? A ja mówię, kurczę, ale ja tu mam spokoju. Patrzę na jakieś góry, przyroda, super mam rower. Zaraz sobie kupiłem samochód, jeden, drugi, trzeci, czwarty. O, tutaj za tyle. Mówię, kurczę, tu jest zajebiście, nie? Przyjechali z Promediki, bo zauważyli, że ja jakieś tam filmy sobie pokręciłem i śledzili gdzieś tam mojego Facebooka, co ja tam nakręciłem. Podstawili jakiegoś Niemca, który był ich partnerem, nie? Przyjechał rozmawiać z tym moim pacjentem,
a to to, a to sro, ale się nie spodziewał, że ja ustawiłem tablet na stole, niby sobie stał, a on wszystko mi nakręcił, nie? No, ja to wpuściłem w sieć. Mówię, pierdziele, nie? Co, bo on będzie mnie obgadywać do mojego pacjenta? To tacy oni są uczciwi? O co tu chodzi, nie? I zrobiłem ładny komentarz i ładny reportaż. Pokazałem, jakimi pięknymi samochodami jeżdżą, z napisami, nie, polskimi, a to w środku siedzi niemiaszek. Jak oni wysyłają rachunek pierwszego miesiąca, pierwszego dnia, a pieniądze mi wypłacają po ukończeniu miesiąca, jeszcze musi 2 czy 3 tygodnie minąć, tak? Bo tak jest w umowach. Ale już te pieniądze mają z rodziny. Ja widziałem, jakie Oni już rachunki. mają naprzód, zanim pan pojedzie, to oni dostają już za klienta pieniądze, bo ja u nich pracowałam. No. I powiem panu, że pensja na dzień dobry, jak zaczynałam moim językiem, to dostałam 1200. I powiem panu tak, różne rzeczy o nich czytam, ale funkcjonują dobrze. Tak. Naprawdę. I nigdy mnie nie oszukali, zawsze wypłacili. Jak było ciężko, był zjazd, to i na drugi, na trzeci dzień jechałem do domu, pokrywali koszty, bo od nich się jeździ. Autokarem się jeździ, koordynator odbiera po prostu, jak pan zajedzie, to odbiera pana. Także ja nie mogę powiedzieć na nich nic, naprawdę. Dobrze, funkcjonują, są zorganizowani. Ja wiem. Ja dostawałem chyba 1100 albo 1150 na miesiąc, ale rachunek przyszedł do pacjenta. No wiadomo, muszą zarobić, tak? Ja chyba O, 2400. już nam przeszkadzają. Pika na stop. Proszę panią, 2400. 2400, nie? A dla mnie No. 1100 po 3 tygodniach po rozpoczęciu się następnego miesiąca, nie? No pięknie, nie? Przepracowałem 5 dni kolejnego miesiąca, tak jak w kwietniu, to dostałem dopiero w połowie, nie wiem, w połowie maja, tak? Za te 5 dni kwietnia, co przepracowałem. W połowie maja Ale to dopiero. jest tu teraz już tak nagminnie jest, w wszystkich firmach. Ja Aha. byłam teraz kiedy? No. 5 dni, co zjechałam ze szpitali, bo to była mina niesamowita. No, no. No to ja dostanę dopiero tak teraz za 2 dni. To już powinny być, jeszcze nie ma na koncie 10. Może w No. ogóle nie zapłacą, ale Tak, ja jestem. trzeba pewnie dzwonić. A za 3 dni dopiero dostanę w grudniu 10. No Mogą właśnie. nie zapłacić. To jest masakra, po prostu masakra. To jest chore, to jest No, chore. Te a pieniądze, pieniądze to mają. one, te pieniądze mają i one leżą na kontach i procenty jeszcze nawijają. No tak, dokładnie. To No, już nie jedna osoba zobaczymy. tak powiedziała właśnie jak pani. I z procentów jeszcze żyją, jeszcze mają zyski. Tak. I z tego, dlaczego oni biorą na 2 miesiące? Bo ja już wiem dlaczego. Bo mi Niemcy mówili, że my płacimy firmie co miesiąc za przejazd, za opiekunkę, za wyjazd i za przejazd. Aha. Że firma z nas zdziera 200 euro, a od nas chcą bilety, żeby im wysyłać, kserować, ile zapłaciłam za busa. To mają jeszcze tak, 75, to jest 150 jeszcze mają z biletów. I Tak. nie chcą wyrazić zgody na miesiąc, tylko trzymają 2 miesiące, bo jeszcze mają 200 za darmo za ten miesiąc, co ona tam siedzi. No. I Niemcy powiedzieli mi, że oni płacą co miesiąc firmie. Przychodzi rachunek i muszą zapłacić, a ona zapierdala 2 miesiące, bo nie jedzie do domu, a oni mają pieniądze jeszcze. Także tutaj oni kanty robią takie, że głowa boli. No właśnie, także tak to jest. Cały czas Wszystko ktoś przeszkadza teraz na wiemy. telefonie. Nie wiem, być może. Może za długo gadamy, już im się taśma skończyła, albo drukarka, muszą kasetę wymienić, bo Może, 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 nie może chcę. im się już nie chce drukować. No, nie chcę drukować. To niech pani. Dobrze, to pogadamy kiedy indziej, to życzę Proszę, panu dobrej nocy, jak z nie? tej strony pani przejdzie na. Z tej Artur Prezydent na Facebooka, to tam jest troszeczkę pani niżej zejdzie, będzie taki obrazek, to są takie nogi, takie panienki, ale to są tak naprawdę moje nogi. I pani jak to kliknie, to jest ukryty pod tym ten program w telewizji w Ralu, który wyłączyli po jednym dniu. A miałem gratulacje od głównego redaktora tej telewizji w trakcie emisji, że wspaniały przyrost, panie Arturze, i nie ma hejtu. To jest niesamowite, nie? No. Dobrze, no to No. życzę miłej nocy.
Wszyscy. I niech się pan tam zastanowi. Ja nie nalegam, to już pana jest sprawa. No, niech mi pani do siebie wyśle tam, nie wiem, imię, nazwisko albo co, albo skąd panią zabrać. Sama się zabiorę. No dobra, rozumiem. No. Okej, okay, to walczymy nadal o Polskę wolną, nie? Tak jest. To dzięki, do No to widzenia, dobranoc. do widzenia. Dobranoc.